Witam Państwa na spotkaniu z naszym kolejnym gościem. Dzisiaj Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Witam Pana, Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, jedno z lokalnych pism podpisało niedawno zdjęcie z Pana, no pewnie przez pomyłkę, wiceminister do spraw internetu. To nie ma takiego stanowiska, tak? Jeśli już to minister i nie do spraw internetu. Panie redaktorze, to jest przykład na to, że cały czas społeczeństwo trzeba edukować. Trzeba także dziennikarzom pomagać w tym, żeby wiedzieli, jakie ministerstwa są w naszym Ale kraju. Ale dobrze Pana się kojarzy, prawda, z cyfryzacją, z informatyzacją. Przez długi czas miałem problem z tym, że moje nazwisko było ciężko wymieniane przez niektóre osoby, mylone były niektóre litery, ale jeżeli już w tym momencie jest nazwisko, tak jak pan mówi, dobrze napisane, to mnie cieszy. Dobry początek. Kiedy w Polsce, panie ministrze, dokona się prawdziwa rewolucja cyfrowa? Kiedy będziemy Polską? Jest na to szansa? Polską cyfrową. Panie redaktorze, na pewno trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby dostosować. Po pierwsze, trzeba dostosować polskie prawo. Polskie prawo jest bardzo często niedostosowane do realiów, do potrzeb XXI wieku. Mamy sytuację, gdzie umowy w tej chwili są spisywane za pomocą choćby aplikacji w smartfonach. Tak? Wystarczy przycisnąć jeden przycisk i ta umowa już jest zawarta. Trzeba w jakiś podpis sposób. Cyfrowy, tak? Podpis cyfrowy to jedna rzecz, ale też często wykonujemy mnóstwo spraw takich związanych z życiem codziennym czy z pozyskiwaniem informacji. Akceptujemy pewne rzeczy za pomocą internetu, za pomocą smartfona, za pomocą aplikacji. I w tych kwestiach nasze życie jest dzisiaj jeszcze, prawo nie jest dostosowane do naszego życia. A Polacy bardzo lubią nowostki, Polacy bardzo lubią różnego rodzaju nowinki cyfrowe. I jesteśmy takim narodem na mapie Europy, który tak do przodu pod względem tak jakby wykorzystania tych innowacji. I pan innowacji. Minister między innymi te prace koordynuje. No jest Ministerstwo Cyfryzacji. Ja tak jakby ogólnie z ramienia Kancelarii Premiera Rady Ministrów, oprócz tych różnych obowiązków, które na co dzień mam przy pani premier, wynikające z takiej bieżącej działalności, no to przede wszystkim zajmuję się też tym właśnie. I tak jakby nawiązując do tego pierwszego pytania, o którym pan mówił, skoro dziennikarze nie wiedzą jeszcze, nie wszyscy dziennikarze wiedzą, czy zdarza się, że dziennikarze nie wiedzą, jakie są ministerstwa w Polsce, to też jednym z moich celów na najbliższe miesiące jest to, żeby znajdowanie pewnych informacji dotyczących ministerstw, dotyczących rządu, dotyczących też tych kwestii, które możemy już załatwić dziś przez internet, nie stojąc w kolejkach w urzędach państwowych, żeby coraz więcej osób o tym wiedziało i żeby to było łatwe do znalezienia w internecie. Panie ministrze, tak, ale no, pamiętajmy, coraz więcej starszych osób mieszka w naszym kraju. To są także osoby, które no, nie mają pewnie dostępu do sieci. Być może nigdy nie będą miały, nie planują, może się boją po prostu sieci i już nie będą miały okazji się nauczyć. Czy w związku z tym postępem cywilizacyjnym, o którym pan wspomniał, i dążeniu Polaków do nowoczesności, no, trzeba także pamiętać o tej grupie osób, żeby nie czuły się wykluczone właśnie cyfrowo, żeby dalej jednak mogły pójść do urzędu i załatwić sprawę w klasyczny sposób, no bo też o nich trzeba pamiętać. Tak, oczywiście, oczywiście. Także to jedno nie wyklucza drugiego, ale ja jestem bardzo zaskoczony, bardzo pozytywnie pod wrażeniem tego, jak wiele starszych osób także korzysta z internetu, korzysta z tego narzędzia, będąc już na emeryturze, uczy się często tego narzędzia. No wiadomo, że doświadczenie Zachodu wskazuje na to, że to raczej idzie w tym kierunku, że kwestie związane z cyfryzacją, z internetem będą się rozwijać, a nie zwijać i w pewien sposób także państwo powinno się do tego dostosować i nadążać za potrzebami mieszkańców, za potrzebami Polaków. Jeżeli Polacy chcieliby załatwiać pewne rzeczy przez internet, a nie stać w kolejkach w urzędzie, to państwo powinno zrobić wszystko, żeby nadążyć z tym i taką ofertę także mieszkańcom złożyć. Panie ministrze, teraz bieżąca polityka. Dlaczego tak jest, czy dlaczego tak musi być, że no, różne ważne gremia, czy najważniejsze gremia na świecie, różne ważne osoby mówią, że nie wszystko im się podoba to, co w naszym kraju się dzieje. Ostatnio senator John McCain razem z senatorami demokratycznymi, i to Parlament Europejski, Rada Europy, Komisja Wenecka, prawda, różne międzynarodowe stowarzyszenia dziennikarskie, no ciągle mają wątpliwości, jeśli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, czy o zmiany w mediach
publicznych. Czy to nie jest jakiś ważny głos, na którym także pański rząd się zastanawia? Dlaczego tak jest? Każdy głos jest ważny i każdego głosu słuchamy. Moglibyśmy każdy poszczególny element z tych, które pan tutaj opowiedział, moglibyśmy o każdym opowiedzieć. Jeżeli chodzi o Komisję Wenecką, przypomnę, Komisja Wenecka była w Polsce na zaproszenie rządu, tak? Na zaproszenie ministra Waszczykowskiego przyjechała Komisja Wenecka. Nie dlatego, że wezwał ktokolwiek inny, na zaproszenie ministra Waszczykowskiego, że jeżeli są różnego rodzaju opinie w świecie, to należy zaprosić taką komisję, która jest za to odpowiedzialna i my zaprosiliśmy i takie spotkania się odbyły z władzami w Polsce, z przedstawicielami różnych urzędów, z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i czekamy cały czas na opinię Komisji Weneckiej, która będzie w połowie marca na temat różnych działań, które miały w ostatnim czasie działy się w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, ja przypomnę, była pani premier, była debata w Parlamencie Europejskim i co? Polski premier podjął decyzję, że pojadę tam, porozmawiam, wyjaśnię, podejmę tą dyskusję. Nie uciekamy przed dyskusją. Pani premier pojechała do Strasburga. Zresztą miałem zaszczyt z panią premier w Strasburgu razem brać udział w tej debacie. I pani premier podjęła te rękawice, rozmawiała, wyjaśniała i słyszymy... Ale panie ministrze, no biorą się te opinie, prawda? To one są wszystkie opiniami nieuprawnionymi? Panie redaktorze, na pewno to nie jest tak, że wszystkie decyzje w sposób, nazwijmy to, komunikatywny zawsze dobrze są odbierane, czy dobrze przekazywane. Także przez nas. I my też bijemy się w pierś jako rząd, jako Prawo i Sprawiedliwość, że no, nikt nie jest doskonały i na pewno w tej komunikacji, jeżeli chodzi o podejmowanie pewnych decyzji, nie zawsze jesteśmy doskonali, czy podejmujemy takie decyzje, które są w dobry sposób zrozumiałe, ale na pewno nie unikamy dyskusji, nie unikamy rozmowy i na pewno będziemy starać się wszystkie kwestie wyjaśnić. No też warto odnotować, że też gdy tam są ewidentne pomyłki, jeśli chodzi o te podatki, prawda, od handlu, od hipermarketów, no były przecież protesty, prawda, no ale ktoś rządu potrafił uderzyć się w pierś, powiedział tak. Odbyły się dwa razy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyły się chcemy dwa razy... Chcemy to zmienić, skoro się pomyliliśmy, tak? No konsultacje społeczne, tak. Przyjeżdżają tak. Przedstawiciele średnich i małych przedsiębiorstw z nie mówicie, Polski. Mamy 100% racji, tylko też słuchacie. Dyskutujemy, rozmawiamy i na pewno ten rząd od tej dyskusji uciekać nie będzie. Panie ministrze, sprawa na przykład 75-latków i tych leków za darmo. No, były tam obietnice, prawda, że leki będą za darmo, potem Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że no nikt nie mówił o lekach, tylko mówił, że o wszystkich lekach, bo to jest takie trochę tłumaczenie. No przecież ludzie też słuchają, prawda, i pamiętają, że kampania wyborcza nie była tak dawno, bo to jest też taki temat bardzo wrażliwy społecznie. Leki za darmo dla osób powyżej 75 roku życia. No, gro osób radzi sobie słabo, prawda, w rzeczywistości ekonomicznej. W moim przekonaniu jesteśmy pierwszym rządem, który w tak krótkim czasie zrealizował tyle obietnic wyborczych. I teraz oczywiście, tak jak w tej chwili pan redaktor mówi, pewne projekty są już uchwalone, ale pewne projekty są w trakcie konsultacji, czy w trakcie rozpoczął się proces legislacyjny, ale nie ma jeszcze ostatecznego projektu. Ja bym, jeżeli chodzi o te leki, bo leki są w trakcie, że tak powiem, konsultacji, poczekał jeszcze na ostateczny projekt, ale przypomnę, że wprowadziliśmy program 500+, wprowadziliśmy podatek bankowy, w tej chwili do programu 500+, no też są zastrzeżenia. No, czemu nie na pierwsze dziecko, a czemu rodziny z jednym dzieckiem nie mogą ale dostać? Panie redaktorze, to nie wchodzi w szczegóły, tak, 2 września, bo to tak jakby można dyskutować na konkretach. No, 2 września 2015 roku w trakcie kampanii wyborczej pani premier Beata Szydło, wtedy kandydatka na premiera, która prowadziła kampanię wyborczą, wyszła z ustawą i zaprezentowała tą samą ustawę, którą żeśmy przyjęli. I wtedy jakoś
nie było co do tego wątpliwości. W tej chwili są wątpliwości ze strony Platformy Nowoczesnej. Ja rozumiem, że taka jest polityka, takie jest prawo, zbójeckie prawo opozycji. Tak, ale ludzie też pytają, no, dlaczego tam bardzo bogata rodzina, która ma dochód, nie wiem, 1 000 000, czy 5 milionów, czy 10 tysięcy miesięcznie, dostanie pieniądze na dzieci, a rodzina z jednym dzieckiem na przykład. Od samego to są takie normalne pytania. Oczywiście, to też są kwestie, które budziły wątpliwości w rządzie. I żeby było jasne, tak jakby nawet w trakcie tego całego procesu legislacyjnego widzieliśmy, że różni przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości mieli wątpliwości co do tego. Zasadniczo ten program nie jest co do zasady programem socjalnym, czyli jest programem inwestycyjnym, czyli my zakładamy, że inwestujemy w rodziny wielodzietne, w to, żeby polska rodzina nie była rodziną 2 plus 1, tylko była rodziną 2 plus 2, a docelowo może 2 plus 3. Więc wszystkie rodziny, które mają dwójkę i trójkę i więcej dzieci, będą miały te 500 zł na dziecko, a w przypadku najuboższych także na pierwsze. Panie ministrze, no tak, no bo to jest program prodemograficzny, okej. Takie są założenia i on będzie kosztował tam 17 miliardów w przyszłym roku, 22 i tak dalej. Ale z drugiej strony zabrano 304 miliony złotych tylko na program in vitro. No z programu in vitro już się urodziło parę tysięcy dzieci. No to był też program prodemograficzny. My jako Prawo i Sprawiedliwość od początku mówiliśmy, tak jakby to też nie była żadna tajemnica wyborcza, że kwestie związane z in vitro będą w inny sposób regulowane, jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy. Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, no i takie są decyzje rządu i my stawiamy na program 500+, na program prodemograficzny, jeszcze raz powtórzę, i jestem przekonany, że polskie rodziny na ten program czekają. Panie ministrze, pan jest tutaj posłem z naszego okręgu, no to już pan jest odpytywany, albo będzie pan odpytywany coraz intensywniej w sprawie tej obietnicy wyborczej. Ja mówię generalnie o Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o województwo środkowo-pomorskie. Coś się dzieje w tej sprawie? Po pierwsze, rzeczywiście w ramach mojego biura poselskiego, które główne moje biuro poselskie jest w Koszalinie, przychodzą mieszkańcy, pytają o to, wysyłają maile i rzeczywiście ten program, te pytania o województwo środkowo-pomorskie bardzo często padają. My w kampanii wyborczej rzeczywiście o tym temacie mówiliśmy, ale nie wszystkie tematy są możliwe do zrealizowania w ciągu pierwszych 100 dni. To po pierwsze. Po drugie, takie reformy, jak reforma administracyjna, musi być dobrze przygotowana. To znaczy są środki europejskie, mówiąc bardzo kolokwialnie i łopatologicznie, które są podzielone między obecne województwa i też trzeba dobrych ekspertyz prawnych, żeby tych środków w żaden sposób, żaden region nie stracił. To po pierwsze. Po drugie, sprawa dotyczy nie tylko województwa środkowo-pomorskiego, ale także innych województw, choćby wyodrębnienia Warszawy z województwa mazowieckiego. Też kwestia Częstochowy. Więc te kwestie są podejmowane. Nie wszystkie zostaną podjęte bardzo szybko. I jestem przekonany, że ten temat cały czas jest żywy. Tym bardziej, że są kolejne uchwały intencyjne kolejnych gmin czy powiatów, które się decydują czyli na to. Temat środkowo-pomorskiego jest, jak to się mówi, w rządzie na agendzie, tak? Jest cały czas aktualny i oczywiście martwią takie uchwały, jak uchwały choćby Sejmiku Pomorskiego sprzeciwiające się podziału południowe powiaty też protestują, jednego czy drugiego województwa i na pewno będzie trzeba w tej kwestii szukać konsensusu, bo bez woli mieszkańców taka decyzja ważna nie może zostać podjęta. No, już na zakończenie, panie ministrze, czytałem w ostatnim Prestiżu, tym miesięczniku koszalińskim, że pan bardzo lubi czytać, tak jak pan ma czas, różne biografie, tak? To jaka postać pana ostatnio zafascynowała szczególnie? Gdyby pan się mógł podzielić swoimi wrażeniami z lektury? Ostatnio pożeram lekturę taką jak biografię Margaret Thatcher. Jest bardzo, bardzo obszerna, mówiąc bardzo kolokwialnie. I rzeczywiście ostatnio, jak wziąłem ją na pokład samolotu lecącego do Paryża, to jeden z ministrów... Za nad bagaż pan zapłacił? Jeden z ministrów zwrócił uwagę, że no nie jest to taka książka do podróży. No ale rzeczywiście w bardzo ciężkich czasach rządziła pani Margaret Thatcher i na pewno też jej doświadczenia. Była bardzo silną kobietą. Jestem przekonany, że też z jej doświadczeń dobrzy politycy powinni
powinni czerpać. Na strach pomyśleć, co z górnikami zrobicie, jak będzie pan tak czytał dobrze Margaret Thatcher, co ona tam zrobiła z górnikami. Spokojnie, także panie redaktorze, tak jakby potrzeba dziejowa jest całkowicie inna. Byłem ostatnio z panią premier także na spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem i pierwsze zdanie, które pani premier wtedy wypowiedziała na tym zamkniętym spotkaniu, to powiedziała, że będzie walczyć o polskie górnictwo i polski węgiel i na pewno ten temat będzie ważnym. Przykładu z Margaret Thatcher nie będzie brała, pani będzie podpowiadała pani premier. Nie. Panie ministrze, dziękuję panu bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w kancelarii premiera, był dzisiaj moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję panu, dziękuję państwu.